Sobotnie przedpołudnie do Środy Wielkopolskiej przyjechali dwaj europosłowie, Wojciech Olejniczak i Marek Siwiec. Celem tej wizyty było wsparcie kandydata na posła Piotra Mielocha. Wizyta czołowych polityków lewicy rozpoczęła się w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej. Po spotkaniu ze studentami na zorganizowanej konferencji prasowej przewodniczący Rady Miejskiej kandydat na posła Piotr Mieloch poinformował o utworzeniu sztabu wyborczego oraz o grupie osób, która będzie go wspierać w kampanii wyborczej. Swoje poparcie zdeklarowali zarówno europosłowie, jak i Ireneusz Kubiaczyk, rektor Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej oraz radny powiatowy Julian Kępa. Drodzy Państwo, ja wiem, że macie dzisiaj okazję, żeby nauczyć się czegoś i my nie chcemy tutaj jakoś przeszkadzać. Chcieliśmy po prostu zobaczyć, jak wygląda sala ludzi, którzy za własne pieniądze postanowili rozwijać. W konferencji prasowej wszyscy wspólnie ruszyli na Stary Rynek, gdzie prezentowali program SLD i program kandydata na posła Piotra Mielocha. Na zakończenie wizyty Piotr Mieloch, Marek Siwiec i Wojciech Olejniczak rozdawali przechodniom ekologiczne torby na zakupy, akcentując w ten sposób jeden z punktów programowych SLD związany z ochroną środowiska.